Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaźni zostało laureatem konkursu Radom Obywatelski w kategorii Dobre Praktyki. Podczas uroczystej gali w Resursie Obywatelskiej zostały także przyznane tytuły Dobroczyńcy Roku i Darczyńcy Roku. Rozstrzygnięto też konkurs Miejsce przyjazne seniorom i Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością. Organizowany przez miasto konkurs Radom Obywatelski jest wydarzeniem cyklicznym. 12 lat temu po raz pierwszy został zainaugurowany kategorią Dobre Praktyki. Jak mówi prezydent Radosław Witkowski, wszystkie społeczne inicjatywy zgłoszone do konkursu zasługują na wielkie uznanie. Wszystkie działania, które były podejmowane przez nominowanych w naszym konkursie, czy to organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, czy przedsiębiorców, były wspaniałe. To były wielkie rzeczy, które zmieniały nasze miasto. Dlatego cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy wspólnie uhonorować tych wszystkich, którzy podejmują te działania na rzecz naszych mieszkańców i sprawiają, że Radom staje się miastem nowoczesnym, miastem, w którym wszystkim żyje się lepiej. W konkursie Dobre Praktyki, w którym nagradzane są najciekawsze inicjatywy organizacji pozarządowych, wygrało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaźni. Jest to też takim motorem do następnych naszych działań, do dalszych działań, które właśnie planujemy i dalej chcemy realizować na rzecz tych osób niepełnosprawnych. Jak mówi prezes Dorota Krajewska, stowarzyszenie działa na rzecz integracji niepełnosprawnych, między innymi niesłyszących, z osobami zdrowymi. Wyróżnienia w kategorii Dobre Praktyki otrzymali Fundacja Droga Życia oraz Stowarzyszenie Korczak i My. Zaszczytny tytuł Dobroczyńcy Roku 2017 przyznano Zbigniewowi Ciesielskiemu. Z kolei tytuł Darczyńcy Roku otrzymali Marek i Elżbieta Romanowscy. Przyznano też nagrody w konkursach Miejsce przyjazne seniorom i Miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym. Mamy w Radomiu bardzo wiele organizacji, które pomagają tym osobom i to same te organizacje zaproponowały, żeby taką kategorię wprowadzić. Dla nas oczywiście jest to zaszczyt, że możemy takie miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym nagradzać, tym bardziej, że staramy się, prowadząc naszą politykę społeczną, te osoby doceniać, zauważać i im pomagać. W obu kategoriach nagrody otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna. Dyrektor biblioteki Anna Skubisz-Szymanowska podkreśla, że to zasługa wielu osób, które pracują na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Te kwiaty, które z taką radością dzisiaj trzymam, to są kwiaty, myślę, i dla bibliotekarzy i wielu osób, z którymi na co dzień współpracujemy, żeby miasto było bardziej przyjazne tym, którym szczególnie trzeba pomóc. Za szczególną otwartość i przychylność wobec osób starszych został uhonorowany także zarząd regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, a w kategorii Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym oprócz biblioteki nagrody otrzymali Gospoda Jaskółeczka oraz Radom Dis Polska Leclerc Radom.